mam nadzieję, że dobrze gospodarujemy tym czasem, który nam teraz tutaj jest dany, kiedy nagrywamy. Z taką nadzieją, żeśmy rozpoczęli rozmowę i ją przeprowadzamy. Ale do tych dwóch refleksji jeszcze bym chciała tutaj trzeci punkt dodać. W sensie chciałabym poprosić, żeby jeszcze podsumowując to pytanie Marka, ksiądz biskup może wskazał jakąś konkretną osobę, świętą, takich bardziej znanych, może nie, która mogłaby być dobrym wzorem na to, że właśnie dokonała wyboru i była mu pięknie wierna. O, tak. Wow. Cóż, może nie będę zbytnio odkrywczy i, że tak powiem, zagram dla swojej drużyny. Chociaż tutaj mógłbym przywołać bardzo wielu, ale pytanie mnie lekko zaskoczyło. Przede mną akurat oglądający tego nie widzą, ale na ścianie wisi ikona świętego Marka, ewangelisty, mojego patrona. Ja bym przywołał jego. Lekka prywata, oczywiście mój patron, ale on jest naprawdę dla mnie, im dłużej żyję, im dłużej rozważam tajemnicę mojego imienia, więc ostatecznie mojego patrona. To jest też patron Marka, więc nawet to dobrze się wpisuje. No sorry, to chciałem sobie zachować na koniec mojej refleksji, ale patrząc na niego, myślę, że on jest niesamowitym wzorem i przykładem właśnie pewnej drogi dla młodego człowieka, bo oczywiście najpierw odwołajmy się do tradycji, bo to tradycja przypomina, że wieczernik to był dom mamy świętego Marka. Trzeba mieć niesamowite szczęście, żeby nie powiedzieć farta, żeby w twoim domu takie rzeczy się działy. Przyszedł sam Zbawiciel z apostołami. Jejku, no po prostu radocha. I to tyle różnych spraw, zaczynając od ostatniej wieczerzy, już nie mówiąc potem o tym wszystkim, że przecież tam w wieczerniku przychodził zmartwychwstały. Ale w międzyczasie oczywiście jest ta tradycja i to Marek zapisuje w Ewangelii o tym młodzieńcu, który w ogrodzie oliwnym gdzieś tam się zabłąkał i potem już po aresztowaniu Pana Jezusa ucieka i nawet gdzieś tam zgubiwszy pewne odzienie. To jest jakby ten jeden z elementów. Niesamowity dar, który otrzymałeś, który kształtował Ciebie. Druga sprawa. Rozpoczyna się droga pewnych osobistych wyborów i znowu wchodzimy w niesamowity przykład świętego Marka, mianowicie jeden z pierwszych, co prawda nie z grona 12 apostołów, ale w tej apostolskiej posłudze pierwotnego kościoła jest Barnaba. To jest stryj Marka, lewita rodem z Cypru. Gościu niesamowicie fajny, no skoro lewita, no to z rodu kapłańskiego, z diaspory, bo z Cypru, ale jednocześnie to jest ktoś, kto z całą pewnością jest jakąś niesamowitą prowokacją i mobilizacją dla świętego Marka. Co więcej, jednocześnie jest kimś, przez kogo Marek ma szansę spotkać Szawła, Pawła. Przecież to ostatecznie rzecz biorąc, stryju mu załatwia wspólne wyjście na wyprawę misyjną. Marek wycofuje się, podpada, odchodzi. Na tyle musiał nieźle zajść za skórę Pawłowi, że ten już go na drugą wyprawę nie chciał zabrać. Ale to tylko pokazuje nawiązanie do pewnych tematów, o których my tu mówimy. Problem, wycofanie się, błąd, no zrobił coś. Ale potem przecież widzimy świętego Marka i to jest moja ogromna, nasza ogromna radość i satysfakcja, że nasz patron jest kimś, kto towarzyszy świętemu Piotrowi, kto spisuje katechezę świętego Piotra i to jest Ewangelia według świętego Marka, kto w listach świętego Pawła, szczególnie tych więziennych, jest wspominany jako ktoś, jak Paweł pisze, opuścili mnie wszyscy, został Marek. Jest! To jest po prostu radocha. Ale jednocześnie niesamowite potwierdzenie, że rzeczywiście potrafił wyciągnąć wnioski, potrafił jednak pójść dalej, potrafił współpracować z tymi, którzy dalej jego formowali, którzy w oparciu o to, co oni jemu przekazali, tak naprawdę stali się pewnym fundamentem jego życia. No bo dzisiaj, jeżeli wspominamy, to jest Ewangelia według świętego Marka. Ale on spisał katechezę Piotra, a potem zostaje biskupem Aleksandrii. Już został tym, który miał innym przewodzić, za który wziął odpowiedzialność. I myślę, że tutaj warto, i bym też poprzez to moje świadectwo zachęcał, żeby każdy z młodych odczytał swojego patrona, łącznie z Karoliną chociaż. W listopadzie to akurat bardzo blisko. Właśnie, 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 właśnie. Jeszcze też młodzi prosili, żeby zapytać w kwestii tego pytania, dokąd idę i rozeznawania powołania, o presję, jaką czasami wybierają na nas inni, rówieśnicy, rodzina, albo czas
I gdzie jest ta granica, kiedy rzeczywiście, no w sumie to dobrze, że ktoś trochę nad nami czuwa, a kiedy zostaje ona przekroczona i to zaczyna być problematyczne i wręcz szkodzące dla tego, kto szuka swojej drogi? Czy to w ogóle jest jakaś taka granica, bariera? Ja myślę, że podstawowa granica w tym temacie to jest w pewnej wrażliwości i trosce o drugiego człowieka. Bo oczywiste jest, że dla wielu stanie się czymś naturalnym wchodzenie w kolejny etap. Nawet wydaje się, że on sam nieraz tego nie zauważy. Inni powiedzą, ułożyło mu się. Dla innych jest to troszeczkę inna dynamika. Tym bardziej, że już nie jest żadną tajemnicą, że pewne procesy na przestrzeni chociażby kilkudziesięciu ostatnich lat troszeczkę przebiegają inną dynamiką. Wieku, kiedy się podejmuje decyzje, kiedy się wchodzi w pewne jakieś kolejne etapy. I tutaj ja sam znam kilka osób, tak najdelikatniej powiem, gdzie rzeczywiście ta swoista presja jest niesamowitym bólem i trudem dla innych ludzi. A myślę, że na tym etapie, i to jest chyba też ogromne dziedzictwo i bogactwo synodu, jasne pokazanie, że jeżeli masz obok siebie człowieka, młodego człowieka, który przeżywa swoje życie, wczytaj się w niego, posłuchaj go, pomóż mu. A pomoc w dużej mierze wcale nie musi być skuteczna wtedy, kiedy ja na siłę swoistym popychaniem, czy jakimikolwiek innymi gestami jeszcze będę go do czegoś zmuszał. I tutaj myślę, że to jest jakby gdzieś ten jeden z elementów, który ostatecznie rzecz biorąc warto tutaj przywołać. Chociaż też to, co tutaj wspomniałaś Karolina, że wsparcie innych ludzi niejednokrotnie też jest to motywujące. Szczególnie w tym momencie, kiedy człowiek rzeczywiście może lekceważy pewne rzeczy. Kiedy na przykład jest już w pewnych okolicznościach, które są bardzo oczywiste dla całego świata, z wyjątkiem jego, co on powinien uczynić, nawet jeżeli chodzi o relacje, przypuśćmy, dwojga ludzi. Nie jest w stanie podjąć ostatecznej decyzji. Albo się na tym etapie nie oświadcza, albo różne jeszcze inne momenty wstrzymuje. A cały świat niemalże wokół mu kibicy mówi, zrób to, zrób to, zrób to. Tutaj ktoś, kto stanie obok, nawet na zasadzie powiedzenia, słuchaj, weź pod uwagę tą drugą osobę i uszanuj jej wolność i jej wrażliwość. Twoja decyzja jest ważna i ma tak ogromny wpływ na drugą osobę. Powtarzam, to można nawet tutaj, w tym krótkim dotknięciu tego tematu, widzimy, jak to dotyka bardzo wielu różnych jakichś sytuacji i przestrzeni, łącznie również i z tym. Jeżeli dałem przykład małżeństwa, to również jest i kapłaństwa. Niejednokrotnie się pojawia pytanie, czy pewna wątpliwość, nawet nie na zasadzie, czy już coś wybrałem, ale czy dam sobie radę. Niektórzy w trosce o to, albo z obawy o to, czy podołają, rezygnują. I niestety można też spotkać i takie osoby, które ciągle rezygnują. I tutaj jakby stajemy wobec pewnego pytania właśnie o to, na ile ja jestem gotowy z odpowiedzialnością, z troską zrobić ten kolejny krok. Powtarzam, takich sytuacji i tych motywów jest niesamowicie dużo, już nie mówiąc o jeszcze jednej rzeczy. Tutaj co prawda domyślam się, że w pytaniu pojawiała się troszeczkę inna sugestia, jeżeli chodzi o etap przed podjęciem decyzji. Ale niejednokrotnie, kiedy już ta decyzja jest podjęta, kiedy się ją przeżywa, czy w życiu konsekrowanym, w kapłaństwie, w małżeństwie, człowiek też staje wobec wielu różnych sytuacji swoistej presji. Czegoś, no bo wypada, albo nie wypada, albo tak było. Oczywiście, jeżeli dotyczy to rzeczy fundamentalnych, to jest oczywiste, jeżeli chodzi o posługę kapłańską na przykład. Ale ostatecznie rzecz biorąc, pod uwagę też stan, miejsce i okoliczności, w których ja obecnie się znajduję i których Pan Bóg mi zawierza, to pytanie, co ja mogę i co powinienem zrobić w tym miejscu, biorąc pod uwagę to, co inni mi doradzają fajnego i motywując mnie, czy próbując mnie od tego odciągnąć. Księże biskupie, ja bym chciał ponownie księdza biskupa poprosić o wskazówki dla nas. Jak odkrywać w sobie radość ze służby i daru z siebie? I czy na przykład, kiedy ta radość się nie pojawia, czy to z nami jest coś nie tak wtedy?